Czy Cherson jest bliski wyzwolenia, czy też grozi mu zalanie wodą Chersoniowi i wielu innym okolicznym miasteczkom? O tym będę rozmawiał dzisiaj z generałem Skrzypczakiem w naszej cotygodniowej analizie sytuacji na Ukrainie. Bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym ten program może się odbywać. Dziękuję patronom, tym, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów. Serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A dla wszystkich mam ważną wiadomość. Pytaliście Państwo wielokrotnie o tym, co się dzieje z polskim ochotnikiem, który walczy na Ukrainie, który występował w Układzie Otwartym, co się dzieje z Artemem. Otóż dobra wiadomość jest taka, że jest on cały, zdrowy, mniej więcej zdrowy, odczuwa trochę skutki wojny na swoim zdrowiu, ale był w Polsce, odpoczywał. Udało mi się z nim połączyć i w niedzielę wyemituję rozmowę z Artemem, gdzie opowie o tym, co się dzieje, co z jego perspektywy działo się w ostatnich miesiącach na Ukrainie. A teraz łączę się już z panem generałem. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co się działo w ostatnim tygodniu? Co było najważniejsze z pańskiego punktu widzenia? Generalnie to uderzenia rakietowe i dronowe na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. To, co tydzień temu rozmawialiśmy, to się dzieje. Myśmy pewne rzeczy wyprzedzali, rozmawiając o tym, że obiekty infrastruktury krytycznej będą obiektami uderzeń w kontekście tego, że to te obiekty decydują o tym, czy Ukraina Wschodnia będzie trwała, czy będzie funkcjonowała i będzie zapewniała byt mieszkańcom tego obszaru. Natomiast widać wyraźnie, że strategia rosyjska właśnie na tym polega, o czym mówiliśmy tydzień temu, żeby zniszczyć tą infrastrukturę, która zapewnia Ukraińcom prąd, światło, ciepło i żywność. I to Ukraina w tej chwili traci, ponieważ Rosjanie uderzają na te obiekty infrastruktury krytycznej i pewnie długo uderzyć jeszcze będą, bo to zmierza do tego, żeby życie Ukraińców w okresie zimy było niezwykle uciążliwe, żeby było dotkliwe, żeby Ukraińcy cierpieli w czasie tej zimy, żeby dotkliwa ich katastrofa humanitarna, a przecież to będzie katastrofa humanitarna. I ku temu zmierza armia rosyjska, bo Rosjanie wiedzą, że po pierwsze na polu walki nie mają sukcesów i mieć ich nie będą, przynajmniej nie w tym roku. Po drugie, te uderzenia rakietowe na obiekty, na osiedla, na mieszkania Ukraińców, one w zasadzie zabijają cywili, ale nie odwracają losu wojny i na pewno nie spowodują tego, że Ukraińcy będą się tej wojny bali. Natomiast na pewno katastrofa humanitarna, którą chcą Rosjanie wywołać, będzie bardzo dotkliwa dla Ukraińców i również dla wojsk operacyjnych, które będą miały problemy z przemieszczeniem się przez różnego rodzaju tereny, które powstaną w wyniku zatopień. Ale to jest kwestia jeszcze przyszłości, to nie stanie się jutro. No, kilka dni temu już mówiono o tym, że w tych ostatnich dniach Rosjanie zniszczyli 30% krytycznej infrastruktury energetycznej. To jest bardzo dużo. A jak pan wspomniał, to pewnie jeszcze będzie trwało. No pytanie, czy to nie jest też przygotowanie do jakiejś ofensywy zimowej? Czy Rosjanie nie chcą zniszczyć właśnie infrastruktury krytycznej, energetycznej, komunikacyjnej po to, żeby kiedy przyjdą mrozy, żeby na Ukrainie było zimno, żeby wojsko też było trudno, było trudno dostarczyć energię i wtedy czy nie będą mogli zimą przeprowadzić ataku nawet tym bardziej prymitywnym sprzętem, ale jednak zgromadzonym w dużych ilościach i z dużą ilością ludzi? Znaczy wie pan, jeżeli chodzi o wojsko, to wojsko na pewno się do tej zimy przygotuje. Wojsko funkcjonuje w warunkach zimowych i jestem przekonany, że armia ukraińska zostanie wyposażona w taki sprzęt, który pozwoli przetrwać im w warunkach zimowych w okopach i na pozycjach bojowych, bo działania bojowe prowadzi się zarówno w dzień, jak i w nocy, zarówno latem, jak i zimą. Zatem nieraz przychodziłem na ćwiczeniach działania bojowe, znaczy działania w ramach ćwiczeń oczywiście, przy mrozie blisko sięgającym blisko minus 30 stopni trzeba było działać, trzeba było funkcjonować kilka dób w polu, w związku z tym sądzę, że Ukraińcy są do tego przygotowani. Ja wiem, że wielu ekspertów dramatem wali, że tak powiem, z mediów, strasząc tą zimą, ale wojska są przygotowane, wojska przetrwają w rokach zimowych. I uważam, że Ukraińcy są na to przygotowani i te pozycje bojowe, które przygotowują, te obiekty obronne, które przygotowują i służy wszystkim do przygotowania temu, żeby to wojsko mogło normalnie funkcjonować, żeby mogło prowadzić działania bojowe. Ja wiem, że dla cywili, którzy są nieobeznani z wojskiem, którzy nigdy
nie marzli w okopach i na poligonach, to jest rzecz zupełnie jakaś abstrakcyjna. Natomiast dla mnie to nie żadna abstrakcja i wiem, że wojsko będzie trwało, wojsko będzie walczyło i będzie się broniło, jeżeli chodzi o tą ofensywę, o której pan mówi, że może być dziełem Rosjan. Mi się wydaje, że obie strony w tej chwili przygotowują się do obrony i to, co się wydarzyło na frontach, to głównie to, że wszędzie Rosjanie przechodzą do obrony. Rosjanie przygotowują już od blisko 2 tygodni pozycje obronne. Niektóre media mówią, że to się stało 2 dni. Nie. Wojska inżynieryjne armii rosyjskiej przybyły do rejonów operacji już blisko ponad 3 tygodnie temu. Rosjanie dysponują potencjałem wojsk inżynieryjnych, który pozwala im wykonywać różnego rodzaju pozycje obronne nie łopatami, tylko maszynami specjalnymi, które są przygotowane do wykopywania transzei wielokilometrowej długości w krótkim czasie, dostawiania różnego systemu zapór minowych. I Rosjanie to przygotowują na kierunku północnym głównie. Od Krymiańska na północ, wzdłuż rzeki Krasna, tam rozbudowują pozycje obronne i nie po to, żeby tam się tylko bronić, ale wszystkim, żeby zatrzymać natarcie armii ukraińskiej, to po pierwsze, a po drugie, żeby ta zima, która nadchodzi, żeby za tymi zaporami mogli Rosjanie tą zimę przetrwać i przygotować się do działań wojennych z nastaniem nowego roku. Na kierunku południowym podobnie sytuacja. Rosjanie przygotowują pozycje obronne na rubieży Dniepru, na jego wschodnim brzegu Dniepru. Prowadzą jednocześnie operację obronną nadal na przyczółku chersońskim. I teraz pytanie jest dotyczące tego kierunku. W sumie to 2 pytania. Pierwsze, czy Rosjanie wysadzą zbiornik, zaporę na zbiorniku Kachowskim teraz? Jak niektórzy mówią, ja mówię, że nie wysadzą, bo nie ma ku temu w tej chwili potrzeby, to po pierwsze. No ale zapowiadają to wręcz sami, jeśli mogę panu wejść w słowo. No, tam ci dowódcy rosyjscy sugerują, że to Ukraińcy przygotowują atak, no po to, żeby uprzedzić i usprawiedliwić swój atak na tę tamę i po to, żeby przykryć też uwagę opinii publicznej zalaniem no, okolicznych miast i odciągnąć tą uwagę od porażki w Chersoniu, potencjalnej, spodziewanej. Generalnie porażki jeszcze w Chersoniu nie było. Na razie spodziewane, trwa ewakuacja kolaborantów i prorosyjskich obywateli z Chersonia. To znaczy o tym, to świadczy o tym dla mnie, że Rosjanie przygotowują się do obrony Chersonia. Mhm. Bo jeżeli by nie chcieli bronić Chersonia, to by nie dokonywali ewakuacji ludzi, tylko by to porzucili, wycofali się za Dniepr i tam by się bronili. Natomiast jeżeli wycofują ludzi, ewakuują, co tylko mogą ewakuować, to znaczy moim zdaniem przygotowują się do obrony Chersonia, nie porzucą Chersonia, tym bardziej, że z wojskowego punktu widzenia obrona Chersonia jest korzystna dla Rosjan, chociażby z tego względu, że będą po pierwsze mieli przyczółek na północ od Dniepru, 2, będą mogli wiązać duże siły armii ukraińskiej, które Ukraińcy, gdyby się udało im zwolnić te siły, użyliby na innym froncie. Także z wojskowego punktu widzenia nie ma żadnego w tej chwili racjonalnego uzasadnienia, żeby Rosjanie tę zaporę wysadzali. To po pierwsze. Po drugie, rzeki są jeszcze niewyzbrane, deszczu jeszcze nie ma takich ulewnych, żeby te zbiorniki były w pełni wypełnione wodą. W związku z tym ta decyzja byłaby przedwczesną. Po trzecie, dolina Dniepr jest doliną bardzo szeroką, od kilku do kilkunastu kilometrów i ta woda by przewaliła się przez to niewiele szkód czyniąc przy tych niskich stanach wody, które w tej chwili jeszcze są przed ulewami jesiennymi. Ocena inżynierii na terenu, którą zawsze wojskowi robią, uwzględnia tego typu rzeczy i wtedy się dokonuje zalań, zatopień. Wtedy, kiedy stan wody na przykład w zaporze, w tym zbiorniku Kachowskim będzie na tyle wysoki rzeczywiście, że on wywoła jakieś szkody. W tej chwili są to za małe szkody, za mały poziom wody moim zdaniem. Dolina jest szeroka, w związku z tym by ta fala się przewaliła niewiele niszcząc, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną. Tym bardziej, że te miejscowości nie są w dolinie Dniepru i tych miejscowości dużo, jak niektórzy to dramatyzują, że ich jest dużo. Nie, ich jest niewiele. One są generalnie na stepie, na wysokich brzegach doliny Dniepru. Więc nie bardzo wiem, co ci, którzy mówią o tym, że to będą zalane setki miejscowości, zginie setki tysięcy ludzi, nie bardzo wiem, do której to oni powodzi, że tak powiem, odnoszą, bo na pewno nie do tej, która może być udziałem czy dziełem wód zbiornika Kachowskiego. Dlatego też skłaniam się ku temu, żeby przekonać tych, którzy te rzeczy głoszą, żeby dokonali
oceny inżynieryjnej terenu. To jest jedna z fundamentalnych, jeden z dziedzin działania wojskowych sztabów, które zanim zaplanują cokolwiek, najpierw dokonują oceny inżynieryjnej terenu, która pozwala im przedstawić dowódcy wnioski, co zrobić. Wysadzać, nie wysadzać. Ewakuować, nie ewakuować. Wojska rosyjskie na przyczółku chersońskim się bronią skutecznie. Okazuje się postęp, jeżeli chodzi o natarcie armii ukraińskiej, w minionym tygodniu był stosunkowo niewielki. Podchodzą pod Cherson faktycznie. W tej chwili można powiedzieć, że przedmieścia Chersonia są pod ogniem artylerii ukraińskiej. Więc wydaje się, że Ukraińcy będą chcieli, moim zdaniem, blokować Cherson, bo jeżeli będą chcieli szturmować Cherson, niech się przygotowują na duże straty. Ponieważ Cherson jest przygotowany do obrony. Właśnie, to jest, o to chciałem dopytać. Pan mówi ciekawą rzecz, że Cherson jest przygotowany do obrony, bo pojawiło się takie głosy, no, że właśnie będą się Rosjanie wycofywać z Chersonia, również żołnierze będą wycofywać z Chersonia. Jedna z takich opinii mówiła, że te transporty ludności teraz przez ten prowizoryczny most, jedyny, który pozostał na Dnieprze, uniemożliwiają Ukraińcom jego ostrzał i też, że to jest powód, dla którego ci ludzie są puszczani. No a druga informacja taka, no, że ci żołnierze podobno są w coraz większej panice. Jakaś według jakiejś, przez Ukraińcy mieli podsłuchać rozmowę, podczas której jeden z rosyjskich żołnierzy mówi, że gdy zajmą Ukraińcy Berysław, to jest taka miasteczko w okolicy, to będzie po zawodach. Będziemy musieli wpław przedrzeć się na drugi brzeg Dniepru, by przeżyć. No bo wszystkie mosty, zdaje się, są w tej chwili już zniszczone. Czy rzeczywiście pan nie dopuszcza takiej możliwości, żeby Rosjanie po prostu się wycofali z Chersonia i go oddali? Na pewno Rosjanie mają świadomość tego, że stoją wobec faktu utraty przyczółka chersońskiego. Natomiast widać wyraźnie, że przez ostatnie kilka dni udaje im się skutecznie odpierać ataki armii ukraińskiej. Ukraińcy nawet na ten kierunku borysławski nie mają takich wielkich w tej chwili postępów terenowych, a zatem Rosjanie tymi swoimi doborowymi jednostkami, bo my mówiliśmy o tym, że na przyczółku bronią się najlepsze armie, oddziały rosyjskie na tym froncie. W związku z tym wydaje mi się, że na razie tego zagrożenia jeszcze nie ma. Ta panika, to jak zwykle, to z reguły taką panikę to głoszą telefonicznie, co pan mówi, to ci, którzy są na tyłach, bo oni zawsze mają tą panikę w oczach najbardziej. Nie ci, którzy walczą, tylko ci zawsze z jednostek tyłowych, oni zawsze są w panice. I to jest pewnie przejaw tej paniki. Natomiast moim zdaniem, jeżeli Rosjanie jeszcze nie zaczęli wycofywania się z przyczółka chersońskiego, to nie ma żadnych świadectw, niczego, co świadczyłoby o tym, że mają ten przyczółek oddać bez walki. Nie wierzę w to. Oni wiążą na tym przyczółku znaczne siły armii ukraińskiej. Ukraińcy naprawdę duży wysiłek wkładają w to, żeby ten przyczółek opanować. I nie idzie im to wcale tak, jakby wszyscy oczekiwali. Wracam do tematu jeszcze z czerwca, przepraszam, z lipca. To jest pełzająca ofensywa, ona dalej pełznie. Tam nie ma żadnych spektakularnych łamań pozycji armii rosyjskiej. A zatem moim zdaniem te prognozy są przedwczesne. Jeżeli ktokolwiek wprowadza jakąkolwiek informację, że Rosjanie uciekają, wycofują się, to jest dezinformacja. Nic nie wskazuje na to, żeby Rosjanie chcieliby oddać przyczółek chersoński. Na razie się bronią, skutecznie się bronią, spowolniają operacje armii ukraińskiej, a moim zdaniem Cherson przygotowują do obrony. Dobrze by się stało, gdyby udało się Ukraińcom dojść do Chersonia i wywołać, zniszczyć jakieś powstanie w Chersonie, żeby te wojska rosyjskie czuły się zagrożone. One wtedy by się wycofały z Chersonia. Ale póki co moim zdaniem to Rosjanie się przygotowują do obrony Chersonia i nic nie wskazuje na to, żeby chcieli Cherson zostawić, a reszta to jest propaganda i dezinformacja. To, co pan mówi, trochę potwierdza takie podejście Rosjan do tego, czym był Cherson, że to jest politycznie bardzo ważne miejsce dla nich i propagandowe, i oddanie Chersonia byłoby czymś, no, bardzo ciężkim dla Putina, dla całej armii. Jakikolwiek dowódca oddał Cherson bez walki, rosyjski dowódca, jako Ukrainiec bym się bardzo cieszył, ale jako Rosjanin to bym tego dowódcy kazał rozstrzelać. Jak długo pańskim, jak trudnym do zdobycia dla Ukraińców miastem może być Cherson i co daje to, że te mosty wokół zostały zniszczone? Jak rozumiem, jest tylko jeden most pontonowy, którym Ukraińcy mogą, Rosjanie mogą jakby dostarczać broń, żywność i tak dalej, zasoby dla wojska. Jak pan ocenia tę sytuację? Jak to jest trudne i jak ewentualnie długo może potrwać obrona tego miasta?
jak Stalingradu. Powiem tak, jeżeli by się rzeczywiście okazało, że Rosjanie oddają przyczółek chersoński, choć mówię, bez walki go nie oddadzą, niech nikt na to nie liczy, że oni w panice uciekną, bo tam są za dobre jednostki, które o ten przyczółek walczą, w związku z tym na pewno będą się wycofywały w sposób zorganizowany. Nic nie wskazuje na to, żeby w tych szeregach była panika i nikt nie głosi, że u nich jest panika. Więc oni będą się wycofali w sposób zorganizowany przez Dniepr, na drugą stronę Dniepru, gdzie są przygotowane pozycje obrony już częściowo obsadzone przez wojska odwodowe. I teraz jest kwestia, jak długo Herson będzie się bronił. Tak długo będzie się bronił, dopóki będą mogły być te wojska zasilane ze wschodniego brzegu Dniepru i wspierane. Bo generalnie za Dnieprem, za plecami Hersonia będą wojska rosyjskie, które będą mogły ogniem artylerii, uderzeniami lotnictwa i równie uderzać wojska atakujące Cherson, wojska ukraińskie. Jednocześnie będą w jakiś tam sposób mogły te wojska zaopatrywać, bo sądzę, że już zapasy te, które są niezbędne do prowadzenia obrony przez jakiś okres czasu, Rosjanie mają w mieście zgromadzone. Także ja zawsze jestem optymistą, ale przestrzegam przed zbytnim hura optymizmem tych, którzy mówią, że Cherson jest już prawie wolny, a przyczółek chersoński zdobyty. To są wojskowe działania, planowa obrona, planowe natarcie. To, co się dzieje na polu walki, jest zupełnie inne niż to, co by chcieli wszyscy, którzy mówią o tym, jaki będzie przebieg w najbliższych dniach, łącznie z zalaniem terenu Doliny Dniepru, niszczeniem zapory na zbiorniku Kachowskim. Przedwczesne, bym powiedział, oceny sytuacji. To przerzućmy się trochę na północ, porozmawiajmy, co się dzieje tam w obwodzie charkowskim i w okolicach, jak pan widzi tę sytuację. Ja tylko podzielę się taką informacją, którą powziąłem od Artema właśnie, z którym rozmawiałem. Tak jak w poprzednim tygodniu ten polski medyk Damian Duda, który jest w okolicach, czy spędzał jakby cały czas w okolicach Chersonia, mówił o tym, jak dobrze są wyposażone i jak bardzo profesjonalne są wojska rosyjskie. Tak Artem, który w kwietniu, maju opowiadał też tutaj w Układzie Otwartym o tym, że ta organizacja armii, zaplecza armii ukraińskiej nie wygląda wcale tak różowo, jak tam się często to przedstawia, tak teraz powiedział, że dziś ta armia wygląda kompletnie inaczej. Nie tylko z powodu świetnego wyposażenia, znaczy tego, że dotarły rzeczywiście sprzęt i cały czas docierają i właściwie już praktycznie walczą w większości sprzętem zachodnim, amerykańskim, polskim i innym, ale też mówię o samej organizacji, że to jest w ciągu kilku miesięcy ta armia się niezwykle zmieniła również organizacyjnie, że ich praca, ich walka też jest dużo lepiej zorganizowana. A on właśnie tam przebywa na Charkowszczyźnie, dlatego o tym wspomniałem. Proszę opowiedzieć, co się tam teraz dzieje. Przepraszając do jego opinii, powiem panu, że zawsze warunki bojowe, warunki działań bojowych przyspieszają wszystkie procesy. I organizacyjne, i wszystkie inne. Wojsko się modernizuje pięciokrotnie szybciej niż w czasie wojny, niż by to miało miejsce w czasie pokoju. I to jest to, co czeka armię ukraińską. Armia ukraińska wiosną będzie armią typu natowskiego. Pod względem dowodzenia, pod względem wyszkolenia, pod względem wyposażenia. Natowskiego poziomu będzie armia ukraińska. Co się dzieje na froncie północnym? Rosjanie rozbudowują pozycje obronne na rzece Krasna. Zatrzymują natarcie armii, tą ofensywę armii ukraińskiej. Zatrzymali częściowo. Tam skierowali odwody, często wsparty tymi żołnierzami z mobilizacji, bronią się na tej rzece Krasnej i zatrzymali tą ofensywę armii ukraińskiej. Ta rzeka jest w sumie niewielką rzeką, ale już po tych deszczach, które miały miejsce wcześniej, że wody w rzece są wezbrane, w wielu miejscach rzeka jest rozlana. Dosyć tylko kierunek Łymań, Kremienna jest w tej chwili kierunkiem aktywnym, gdzie Ukraińcy próbują szturmować pozycję armii rosyjskie, przy czym Rosjanie, tak jak powiedziałem wcześniej, formują obronę, czy budują obronę, fortyfikacje, zapory inżynieryjne, zapory minowe w przyspieszonym tempie na rzece Krasna, które jest dorzeczem Siewierskiego Dońca. I wzdłuż Siewierskiego Dońca budują kolejną rubież obronną na zachód od Siewierodoniecka i wzdłuż i na północ od Siewierodoniecka. Rosjanie w rejonie tym budują, czyli w obodzie ługańskim, częściowo donieckim, pozycje obronne, które moim zdaniem świadczą o tym, że Rosjanie na tych pozycjach chcą ostatecznie załamać ofensywę armii ukraińskiej i chcą na tych pozycjach
trwać do wiosny przyszłego roku, bo moim zdaniem zwrotu zaczepnego na tym kierunku Rosjanie nie będą mieli szansy wykonać, ale będą na pewno trwać i wiązać duże siły armii ukraińskiej walkami na tych pozycjach obrony, które w tej chwili pospiesznie przygotowują, bo mają, mówię, potencjał kilku brygad inżynieryjnych, które w tej chwili te fortyfikacje wykonują. Putin ogłosił kilka dni temu wprowadzenie stanu wojennego o różnym nasileniu w różnych częściach. Tu mam taką mapę też z Institute Study of War. O, to jest ta mapa, w której, która pokazuje jakby poziom tego, poziom tego stanu wojennego, tak, w ten ciemny brąz, to jest dla tych z Państwa, którzy oglądacie na YouTube, to jest jakby maksymalna gotowość w kolorze czerwonym, to jest średnia gotowość i tak dalej, zmniejszająca się. Czy Pańskim zdaniem to ma jakieś poważne, ten stan wojenny będzie jakby pomoże mu w organizacji walki, w lepszej mobilizacji, czy to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest tylko propagandowe działanie? Proszę zauważyć, że on tym bardziej krwistym kolorem zaznaczył obwody charkowskie i zaporowskie, czyli że są to obwody, gdzie na dobrą sprawę do tej pory nie było takich zakusów odnośnie, podobnie jak to było wcześniej z Ługańskim i Donieckim, czyli te autonomiczne republiki, czyli wielką wagę przywiązują Rosjanie do tego, do tych dwóch obszarów, ponieważ to są jakby ich zdobycze terenowe, które w tej chwili są nieopanowane i niezagrażone, wydaje się, przez Ukraińców, bo tu Charków jest w zasadzie tylko w części pokazany. Zatem moim zdaniem stan wojenny służy przede wszystkim do tego, żeby wprowadzić terror na tych terytoriach w stosunku do ludności ukraińskiej, to po pierwsze. Po drugie, uczynić z nich zakładników. Po trzecie, wykorzystać ten potencjał ludzki do wykonywania wszystkich zobowiązań, jakie muszą świadczyć na rzecz armii. Po czwarte, to przede wszystkim chodzi o to, żeby ci ludzie nie mieli warunków do życia, żeby chcieli z tych terenów uciekać przed armią ukraińską. Generalnie chodzi o to, żeby móc spacyfikować ludność ukraińską, a tej, której się nie da spacyfikować, eksterminować. I to jest główny cel tego stanu wojennego. Nie miejmy złudzeń, jeżeli chodzi o zamiary Rosjan. One są jednoznaczne i Putin to wyraził, wprowadzając na tych terenach stan wojenny. Czy Pańskim zdaniem mobilizacja może postępować dalej i no pojawiają się też takie głosy, że to tylko nie będzie chodziło o zmobilizowanie 300 tysięcy, ale nawet miliona nowych żołnierzy. Czy Pańskim zdaniem to jest możliwe? Znaczy jest to na pewno możliwe, z tym, że to jest proces. To nie stanie się w ciągu miesiąca czy dwóch. Rosjanie nie mają takiego potencjału, żeby tym ludziom, których chcą zmobilizować, około 1,2 miliona, którzy mówią, warunków do tego, żeby ci ludzie mogli funkcjonować. Wie pan, powoływanie teraz tych żołnierzy do wojska na zimę to jest wielkim wyzwaniem dla logistyki rosyjskiej, która moim zdaniem nie jest przygotowana do takiego wyzwania. I na pewno Rosjanie na zimę tego wojska nie powołają, bo nie są w stanie temu wojsku zapewnić warunków do przetrwania na wojnie. Dlatego też jestem tutaj ostrożny w tych ocenach. Natomiast te 300 tysięcy ma zapewnić Rosjanom to, że będą mogli do wiosny przetrzymać na tych pozycjach, które w tej chwili utrzymują, zatrzymując armię ukraińską i przejmując sprzęt z Dalekiego Wschodu, bo w tej chwili cały czas idą transporty tego sprzętu muzealnego z Dalekiego Wschodu, za Uralu, oraz prawdopodobnie przejmą sprzętu armii białoruskiej, bo ja nie wierzę w to, że armia białoruska pójdzie na wojnę z Ukrainą. No może tam przekupieni żołnierze jacyś białoruscy pewnie może pójdą, ale to nie armia białoruska. Armia białoruska w tej chwili już systematycznie i powoli przekazuje sprzęt, a może inaczej jest pozbawiana sprzętu swojego bojowego przez armię rosyjską, która coraz mocniej dociera na Białoruś. Przy czym wielu straszy znowu nas uderzeniem wzdłuż granicy z Polską w kierunku południowym. Nie wiem na podstawie czego, ale moim zdaniem to jest takie, to jest ci eksperci, którzy to mówią, to tak na dobrą sprawę, wie pan, nie wiem skąd mają taką wiedzę, bo zwracam uwagę na jedną rzecz. Kierunek białoruski, jeżeli chodzi o wzdłuż granicy z Polską, jest kierunkiem operacyjnie odosobnionym. Głęboko wielkość sił, które mają Rosjanie na Białorusi, nie stanowi w tej chwili zagrożenia takiego, które mogło spowodować głębokie uderzenie na tym kierunku, na kierunku Łucka czy Kowela, miejscowość Kowel. A zatem nie wiem skąd te takie może wskazywania, że może to uderzenie pójść, bo
uderzenie nawet dwoma dywizjami na tym kierunku nic Rosjanom nie da, bo to jest kierunek, powtarzam, odosobniony operacyjnie. Jeżeli byłoby to połączone z uderzeniami armii rosyjskiej na Kijów, na Czernichow i na przykład od południa na Mikołajew w kierunku na przykład na Krzywy Róg, zgodziłbym się z tym. Natomiast ale chyba dzisiaj na to nie ma potencjału. Nie ma na to potencjału, to mówię, to wie pan, to jest tak samo. Ja mówię, ci eksperci to mówią tak jak ci, którzy planują w tej bajce o Kubusiu Puchatku napad na przedszkole. No dobrze, tak ale mówię. Czy nie ma, panie generale, ale czy nie ma takiej możliwości, że Rosjanie zdecydują się uderzyć właśnie od strony Białorusi, chociażby po to, żeby związać dużą część wojsk ukraińskich, no bo ta granica, jak widzimy tutaj na mapie, prawda, jest przecież bardzo, bardzo długa, front by się bardzo rozszerzył i Ukraińcy musieliby tam zaangażować bardzo dużą ilość wojsk. Nawet jeśli nie byłoby tam sukcesów, no to by odciążyli Rosjanie, by odciążyli te tereny, gdzie teraz walczą. Panie redaktorze, Ukraińcy są na to przygotowani. Mhm. Ukraińcy już od praktycznie kwietnia przygotowali te pozycje pod względem inżynieryjnym. Te pozycje są przygotowane dość głęboko. Kilka pozycji obronnych jest rozbudowanych fortyfikacyjnie. Są zapory minowe na kierunkach wybranych, gdzie mogą, które są dostępne dla armii rosyjskiej, jakby uderzyli. Są fortyfikacje, są zapory inżynieryjne różnego typu i Ukraińcy są na to przygotowani, mają tam zgromadzone wojska, mało tego, to mają przygotowane pozycje obrony dla wojska, które mogłyby być zmobilizowane na terenie Ukrainy Zachodniej, bo oni są gotowi do tego, ćwiczyli już kilkakrotnie przesunięcie tych wojsk z głębi zachodniej Ukrainy na kierunek Polesia i Wołynia. Także moim zdaniem oni są przygotowani do tego i te wojska, które tam są, utrzymują pełnej gotowości do tego, żeby odeprzeć to uderzenie od północy. Tym bardziej, że tak na tą sprawę to nie bardzo wiem, czym mieliby ci Rosjanie, którzy tam są na Białorusi, uderzyć, jak oni im brakuje wszystkiego w tej chwili, a głównie opierają swoje warunki do funkcjonowania na tym, co im dali Białorusini do wykorzystania. To jest stanowczo za mało, to jest potencjał, powtarzam, nawet jak to będzie, to będą dwie dywizje, około 20 kilku grup batalionowych bojowych. Na tym kierunku Ukraińcy mają, oceniam tak, jeżeli to jest około 5-6 brygad, to jest też około 20 batalionowych grup bojowych, które są przygotowane obronnie, są wyposażone dobrze i na pewno, jeżeli by nawet tam Rosjanie uderzyli, to nie wiem, po co by uderzyli, a po drugie, to gdyby się zdecydowali na taki szaleńczy krok, to by ponieśli krwawe straty na bagnach poleckich, na tym terenie, który jest niezwykle trudno dostępny, jeżeli chodzi o Polesie, bo przecież my znamy z historii i wiemy, czym Polesie było dla armii i niemieckiej, a później i armii rosyjskiej, radzieckiej. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, o czym pan mówił na samym początku, czyli do tych ataków rakietowych, ataków dronowych na infrastrukturę, na miasta ukraińskie. Jaki pańskim zdaniem jeszcze Rosja ma potencjał do przeprowadzania tych ataków? No bo też pojawiają się takie głosy, że ta amunicja dalekosiężna powoli jest na wyczerpaniu. Z kolei z drugiej strony pojawiły się drony irańskie, które no, tam w części są zestrzeliwane, no ale jednak duża ich część trafia do celów. Jak pan widzi zagrożenie dalszych takich ataków? Ile jeszcze tego Rosjanie mogą mieć i na ile obrona przeciwlotnicza może być skuteczna przeciwko takim atakom? Znaczy zdolności obrony przeciwlotniczej ukraińskie rosną z 50 w tej chwili, jeżeli dostaną na SAMSy i niemiecki system IRIS-T, to wzrosną do, moim zdaniem, 70-80%. Niech nikt nie liczy na to i niech nikt sobie nie obiecuje, że się zda strącić 100% środków napadu powietrznego. Jeżeli ktoś myśli, że zbudujemy system, który będzie z czarnym parasolem, że spadnie 100%, no to niech idzie do wojska. Niech idzie do wojska, niech się nauczy sztuki operacyjnej. Jest jedna rzecz istotna w tym wszystkim. My nie wiemy na dobrą sprawę, jak duży potencjał zapasów ma Rosja, jeszcze jeśli chodzi o środki rakietowe napadu powietrznego. Skoro sięgają po irańskie środki i je wysyłają głównie, to wyraźnie, że im się zapasy powoli będą pewnie kończyły. One się mocno zużyją teraz w wyniku tej ofensywy na infrastrukturę krytyczną, bo ona głównie jest obiektem uderzeń tych środków rakietowych, tych dużych, bo dron Zaporze, taki dron który irański, który ma 15 czy tam kilkanaście kilo trotylu, to on niewiele zrobi Zaporze. Natomiast moim zdaniem największym zagrożeniem są te rakiety rosyjskie dalekiego zasięgu, chociażby te Skudy.
Natomiast chodzi o jedną rzecz zasadniczą. Zapasy, które mają Rosjanie, kiedy się im wyczerpią na pewno. Kiedy się to stanie, to my też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo my nie wiemy, jaka jest, i nikt nie wie, nawet wywiad amerykański, jakby wiedział, to by powiedział, jak jest stan zapasów armii rosyjskiej. Natomiast na pewno kiedyś Rosjanie z tego wystrzelają, a zdolności odtwórcze mają coraz skromniejsze, bo brakuje im komponentów. Także nie oczekujmy, że nagle będzie koniec zużycia środków. Tam też są ludzie myślący i wiedzą, że muszą sobie coś zostawić na tą czarną godzinę, na pewno sobie część środków na to zostawią. Kluczem jest oczywiście tutaj obrona przylotnicza i wydaje mi się, że decyzja Iranu pomocy Rosjanom nas na wszystkich oburza, ale bardziej mnie burzy to, że Izrael odmówił pomocy w wyposażeniu armii ukraińskiej w obronę przylotniczą, bo jeżeli przeciwnik Izraela, Iran, udziela pomocy Rosji, to co jeszcze powstrzymuje Izrael przed wsparciem Ukrainy? Tego pojąć nie mogę i tego nie rozumiem, bo Izraelowi też być powinno zależeć na tym, żeby to, co irańskie, walczyć nie nad Izraelem, zwalczać nie nad Izraelem, a zwalczać nad Ukrainą. Ale to już jest sprawa polityczna, jak zwykle zresztą dla tych ludzi. Znowu życie ludzkie nie ma znaczenia, to, że giną cywile, że giną żołnierze, to ci panowie w Tel Awiwie, im jest to po prostu obojętne, choć wydaje mi się, że nie powinno być to nikomu obojętne, ale jako żołnierz mam prawo się mylić. Niestety, taka jest polityka. W Izraelu mieszka, nie wiem, co najmniej 2 miliony obywateli, to są ludzie pochodzenia rosyjskiego i to tak bardzo wpływa na politykę tego państwa, niestety. Jeszcze chciałem zapytać o dowództwo rosyjskie. Zmienił się jakby głównodowodzący, który ma bardzo dużo doświadczenie w wojnie w Syrii, takiej wojnie bardzo brutalnej, wyniszczającej infrastrukturę. No, widzieliśmy, wszyscy mamy w pamięci te obrazy z Syrii, które niestety już coraz częściej powtarzają się na Ukrainie. Czy pańskim zdaniem jakby to on może być bardziej skutecznym dowódcą i organizatorem walk? Znaczy, proszę zauważyć, że tych dowódców oni wymieniają chyba od czerwca. I za każdym razem media mówiły, że przyszedł kolejny morderca albo jeszcze większy morderca. Się potęguje tego mordercę coraz bardziej. Ten ostatni ma być jeszcze największym mordercą ze wszystkich, a jak mu się coś nie powiedzie, Rosjanie znajdą kolejnego. Znowu media powiedzą, że ten jest jeszcze większym mordercą od tego, który był poprzednio. Nie wierzę mediom, nie wierzę temu, co mówią. Czy to jest doświadczony dowódca? To jest zupełnie inny front, inny rodzaj działań, inna wojna niż ta, która miała miejsce w Syrii. Tak jak dla nas była inną wojną, wojna w Iraku, w Afganistanie, niż ta wojna, która się toczy na Ukrainie. Nie obiecywałbym sobie po nim wiele, bo na razie to on ma sytuację bardzo trudną, ten rosyjski dowódca. Musi z tej operacji wyjść, stąd być może ta sytuacja, że armia rosyjska przychodzi do obrony, pozwala mu jakoś ogarnąć wszystkie systemy dowodzenia, te wojska i być silniejszym na wiosnę nowego roku. Widać wyraźnie, że jeszcze są podejmowane, bo myśmy nie powiedzieli jeszcze o kierunku Bachmutu i o kierunku Awdijewki, tam są podejmowane nadal próby rosyjskie. Proszę opowiedzieć, tak, bo właśnie rzeczywiście dziękuję, że to pan mi o tym przypomniał. Proszę opowiedzieć, co tam się dzieje. Tam cały czas Rosjanie próbują łamać obronę ukraińską w Donbasie. Za wszelką cenę starają się zdobyć Bachmut i rejon na północ od Awdijewki. Generalnie te tereny są tak zniszczone, tak są zdewastowane, że tam nie ma drzewa rosnącego swobodnie z liśćmi. Wszystko jest poniszczone, budynki poburzone. Jest to taki teren, który wygląda jak krajobraz księżycowy. Widać wyraźnie, że Rosjanie za wszelką cenę chcą ten Donbas przynajmniej w części zdobyć, opanować, ale Ukraińcy nie tylko się skutecznie bronią, ale i też kontratakują, rozbijając natarcia armii rosyjskiej. Rosjanie nadal ponoszą w tym rejonie ogromne straty. I czego się Rosjanie bardzo boją? A boją się bardzo jednak tej zapowiadanej przez nas już chyba w lipcu, tej kontrofensywy w kierunku Zaporoża na Mariupol lub Melitpol. Mhm. Wydaje się, że to jest klucz do tego, aby jeszcze do jesieni czy do zimy nastąpiło to rozstrzygnięcie, którego my oczekujemy cały czas, dojście tego wojska ukraińskiego do Morza Azowskiego, żeby przejść ten korytarz lądowy. Na razie wydaje się, że Ukraińcy nie mają potencjału, żeby takie uderzenie wykonać. Jeżeli przesuną wojska z kierunku, gdzie armie obie przeszły do obrony, być może to zwolni im część wojsk, które pozwoli im
po przegrupowaniu, po otworzeniu zdolności bojowej uderzyć na tym kierunku. Choć powtarzam, Rosjanie w tej chwili wszędzie przygotowują się do obrony. Za 2-3 tygodnie Ukraińcom będzie bardzo ciężko przerwać obronę armii rosyjskiej, bo ona będzie przygotowana pod względem inżynieryjnym, pod względem ogniowym i obsadzona wojskami. Nawet tymi z mobilizacji, ale obsadzona wojskami, i będzie zawsze Ukraińcom trudno przełamać tę obronę, bo muszą, żeby móc ją przełamać, muszą mieć przewagę kilkakrotnie większą niż broniący. A to będzie osiągać Ukraińcom coraz trudniej. Czego wobec tego możemy się spodziewać w najbliższych dniach? No właśnie, to jest, wydaje się mi, że rozstrzygnięcia szukają Ukraińcy na kierunku południowym, bo na kierunku północnym nie przewiduje jakichś zmian zasadniczych w ugrupowaniu, ponieważ tam Ukraińcy, Rosjanie się będą bronili na pewno. Na kierunku Czyli podejście pod Cherson. Tak, myślę, wydaje się, że tutaj będą te decydujące i tutaj chyba na tym kierunku powinni się skupić Ukraińcy moim zdaniem i dążyć do likwidacji tego przyczółka chersońskiego, być może nawet zdobycia Chersony, choć ja jestem, jeśli chodzi o zdobycie Chersonia, bardzo ostrożny, ponieważ moim zdaniem Rosjanie się do tego przygotowują. I tak, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, taka osobista refleksja. Wielu tych, których, bo czytam komentarze też, wielu mówi, że jestem raz optymistą, raz pesymistą. Nie, ja jestem cały czas ten sam poziom, mam optymizmu. Tylko ja posługuję się ocenami wojskowymi, operacyjnymi. I tym się tylko posługuję do oceny tego, co wyrażam u pana. I bardzo, bardzo za to panu dziękuję. Jak pan wie, bardzo wielu ludzi nas ogląda i mnie dopytuje co tydzień, kiedy się spóźniamy z nagraniem, to wiele osób pyta, kiedy będzie nagranie z generałem Skrzypczakiem. Dzisiaj państwo też troszkę później dostaną to nagrania, to dlatego nie powiedziałem, bo ja z kolei jestem na forum w Krynicy, gdzie też uczestniczę w wielu dyskusjach dotyczących spraw związanych z wojną, ale za każdym razem udaje nam się połączyć, gdziekolwiek obaj jesteśmy. Już w różnych konfiguracjach geograficznych rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że dalej będziemy to robić. Aż bardzo chciałbym, żebym mógł powiedzieć, że wojna się zakończyła i że ten wątek możemy odłożyć. Na to wszyscy czekamy, panie redaktorze, i wydaje się, że dopóki dwaj gracze, główni gracze, Chiny i Amerykanie nie staną do stołu i nie pójdą na kompromisy wobec siebie i nie zmuszą stron walczących do tego, żeby zawarły pokój lub zawieszenie broni, to pokoju nie będzie. To jest w tej chwili wszystko w rękach Amerykanów i Chińczyków. Oni muszą się porozumieć. I w tym widzę tylko jedyne rozwiązanie, które może stać się powodem do pokoju. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia czy do zobaczenia za tydzień. Dziękuję też państwu. Dziękuję bardzo. Zachęcam do obejrzenia niedzielnej rozmowy z polskim ochotnikiem, który opowie o tym, co się działo, jak on widział tę wojnę w ostatnich miesiącach. I zachęcam też państwa, tych, którzy nie obejrzeli, do obejrzenia mojego reportażu z Armenii, po którym też mam bardzo dużo komentarzy i sygnałów, że państwu się to podobało. Jeśli chcecie, żebym takich reportaży robił więcej, zachęcam do wspierania układu otwartego na patronite.pl, ale najważniejsze, żebyście państwo oglądali. Na dziś to już wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.